Dziś pomówimy o tym, co trzeba suplementować na diecie ketogenicznej. Zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Rafał Sienkiewicz i witam Cię na moim kanale. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów na temat diety ketogenicznej, intermittent fasting oraz odchudzania, to kliknij przycisk subskrybuj, a my przejdźmy do tematu filmu, w którym pomówimy sobie o suplementacji na ketozie, na diecie ketogenicznej. Generalnie nie ma niezbędnej suplementacji na diecie ketogenicznej. To znaczy, że Ty nie musisz nic suplementować, jeżeli chcesz być na diecie ketogenicznej. Bo dietę ketogeniczną można ułożyć tak, aby dostarczała wszystkich niezbędnych minerałów i witamin. Natomiast na początku diety ketogenicznej może z pomocą przyjść suplementacja elektrolitów. Czyli mamy tutaj sól, czyli sód, potas, magnez i wapń. Nawet gdy dostarczamy odpowiednią ilość tych elektrolitów na diecie ketogenicznej, to mimo wszystko my możemy mieć niedobory. Dlaczego? Wskutek obniżenia poziomu insuliny, co się dzieje przez ograniczenie węglowodanów, dochodzi do ekskrecji elektrolitów oraz wody. Dzieje się tak dlatego, że nasz organizm metabolizuje glikogen mięśniowy. 1 gram glikogenu mięśniowego łączy 4 gramy wody. A generalnie podczas adaptacji do diety ketogenicznej nasz organizm zużywa około 300-400, czasem 500 gramów glikogenu, przez co my tracimy nawet 2 kg wody. A gdy wydalamy wodę z naszego organizmu, to również utracamy elektrolity. No i dodatkowo insulina jest hormonem, który zatrzymuje te elektrolity. A gdy my spożywamy mniej węglowodanów, to insulina jest na mniejszym poziomie, więc nasz organizm nie zachowuje tyle tych elektrolitów. No i dochodzą też nerki, które na początku również mniej reabsorbują m.in. sodu, a sód w największym stopniu trzyma te elektrolity poza insuliną, więc tutaj może dochodzić do depletacji tych właśnie minerałów. Dlatego suplementacja przede wszystkim solą, czyli sodem, suplementacja potasem, magnezem i wapniem może przydać Ci się. A skąd wiedzieć, kiedy je suplementować? To może wynikać z Twojego samopoczucia. Kiedy masz typowe objawy odwodnienia, m.in. suchość w ustach, zwiększone pragnienie, ból głowy, to wszystko może wskazywać na to, że jesteś odwodniony lub odwodniona. I na adaptacji nie ufaj kolorowi swojego moczu. Dlaczego? Bo w organizmie dochodzi taka sytuacja, która nazywa się częstomoczem. Nasz organizm wydala dużo wody, przez to my często chodzimy do łazienki zrobić siku, przez co my dużo wydalamy wody. Więc nasz organizm nie będzie dużo wydalał mocznika. Więc nasz organizm poprzez kolor moczu będzie sugerował, że my jesteśmy nawodnieni. Ale to nie jest prawda. Jak wy macie typowe objawy odwodnienia, o których wcześniej powiedziałem, to wtedy trzeba zwiększyć podaż elektrolitów i zwiększyć ilość wypijanej wody. I tak naprawdę suplementacja elektrolitami jest najważniejszą rzeczą, o której trzeba pamiętać podczas ketoadaptacji, bo 90% przypadków ketogrypy to jest właśnie niedobór elektrolitów. Te 10% to są inne przypadki, na które za bardzo nie mamy wpływu, natomiast my mamy wpływ nad ilością spożywanej wody i ilością spożywanych elektrolitów. Dlatego Twoim zadaniem jest pilnowanie przede wszystkim spożywanej ilości soli, aby było odpowiednio dużo, minimum 10 gramów. Ale jak jest na przykład lato, no to wtedy warto więcej. Mówię oczywiście o adaptacji, bo po adaptacji nie zawsze jest taka potrzeba, bo już nerki uczą się reabsorbowania sodu i innych minerałów, przez co my tak dużo ich nie utracamy. Natomiast Twój organizm Ci powie, kiedy masz niedobory. No bo na przykład niedobór potasu czy też magnezu może objawiać się skurczami, więc Ty będziesz wiedzieć, kiedy masz niedobory. Kolejną rzeczą, którą możesz rozważyć do suplementacji, jest olej MCT. Olej MCT jest tłuszczem najbardziej ketogenicznym ze wszystkich, gdyż on jest bardzo szybko metabolizowany w naszej wątrobie. On nie wymaga żółci do trawienia, więc prosto żyłowrotną jest transportowany do naszej wątroby, gdzie powstają ciała ketonowe. I jeżeli chcesz zwiększyć ilość ciał ketonowych, to tutaj spożywanie oleju MCT może pomóc. Natomiast pamiętaj o tym, że olej MCT to są kalorie i to nie jest tak, że gdy nagle zaczniesz pić dużo oleju MCT,
to schudniesz. No to tak nie jest. Musisz pamiętać, że dalej trzeba wliczać olej MCT w swój bilans kaloryczny, bo jak za dużo będziesz jadł oleju MCT, no to mimo wszystko możesz przytyć. Ale prędzej to się skończy biegunką, bo za duża ilość oleju MCT, no niestety, nie jest dobrze trawiona przez nasz organizm. Chyba że jesteśmy dobrze zaadaptowani lub też wybieramy czysty, wyizolowany C8, który jest lepszy dla naszego układu trawiennego. Natomiast tak jak mówię, to są kalorie i należy o tym pamiętać, jeżeli chcecie go suplementować. Dodatkowo możecie skorzystać z suplementacji BHB, czyli beta-hydroksymaślanem, jednym z ciał ketonowych. Tutaj aplikacje głównie kliniczne, bo dla zwykłego zjadacza chleba, znaczy zwykłego zjadacza boczku, nie ma tutaj problemu żadnego, bo gdy chcemy sobie schudnąć, to tutaj ciała ketonowe nie pomogą, a mogą przeszkadzać, bo BHB blokuje lipolizę, czyli rozkład tkanki tłuszczowej, więc tutaj suplementacja może spowolnić Ci odchudzanie, dlatego podczas odchudzania nie suplementuj się ciałami ketonowymi. Natomiast jeżeli stosujesz keto do leczenia jakichś chorób, to jak najbardziej możesz skorzystać z takiej suplementacji. Polecam zwłaszcza, jeżeli masz migreny. Kolejną rzeczą, którą możesz suplementować, jest błonnik. Tutaj bardziej to dotyczy osób, które nie spożywają dużo warzyw i które chcą też schudnąć, bo gdy zwiększymy ilość zjadanego błonnika, to zwiększa nam się sytość posiłków, przez co jest nam łatwiej schudnąć. No i oczywiście możemy zwiększyć ilość błonnika, więc to jest taki fajny trik, z którego możecie skorzystać, tylko że pamiętajcie, że błonnik nie jest dla każdego, bo często za duża ilość błonnika może powodować różne problemy trawienne. I kolejną rzeczą, którą możesz rozważyć do suplementacji, jest olej rybi, czyli tran. Tran to bogactwo witamin. Jeżeli nie spożywasz ryb, to Twoim obowiązkiem jest dostarczanie omega-3, bo niestety omega-3 roślinne to nie jest to. I my musimy dostarczać DHA w formie SN2, a niestety forma SN2 występuje tylko w rybach. Bo ktoś może powiedzieć, że suplementuje olej z alg, ale tam kwasy tłuszczowe, trójglicerydy, omega-3, a konkretnie DHA występują w formie SN1 i SN3, które nie są aktywnie biologiczne. Więc tutaj trzeba ten olej rybi dostarczać, jeżeli nie jesz ryb. I oczywiście olej rybi może być fajnym suplementem, jeżeli masz niedobory witaminy D. I generalnie suplementacja powinna być zawsze celowana. To nie jest tak, że jest jakiś suplement, który Ty musisz spożywać zawsze i każdy musi spożywać. No nie ma. Każda osoba będzie wymagała innej suplementacji, bo każdy ma z nas inne niedobory, czy to spowodowane poprzednią dietą, czy też spowodowane obecną dietą, czy też spowodowane jakimiś chorobami. Bo wiele chorób wymaga celowanej suplementacji, ale tak jak mówię, każdy przypadek wymaga innej suplementacji. To nie jest tak, że każdy suplementuje to samo. Dlatego nie powiem Ci, co Ty musisz suplementować, bo to jest kwestia indywidualna. I też nie daj się nabrać na jakieś multiwitaminy, bo to jest tak naprawdę najgorszy suplement, bo tam wiele witamin się wyklucza i tak naprawdę tam są witaminy, na które zazwyczaj my nie mamy niedoborów, a brakuje tych witamin, na które mamy najczęściej niedobory. No i tam witaminy poszczególne się wykluczają i jest pogorszone wchłanianie tak naprawdę, więc tak naprawdę my wyrzucamy kasę w błoto. Dlatego jak już suplementować, to odpowiednie witaminy oddzielnie, w odpowiednich odstępach czasowych, żeby te witaminy się ze sobą nie wykluczały. A w tym filmie to będzie wszystko. Napisz mi w komentarzu, na jaki temat chciałabyś lub chciałbyś zobaczyć następny film. A ja Ci dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.